Cześć wszystkim, z tej strony Poziomka, a to kolejny odcinek z gry Epic Mickey 2 Siła 2. Ostatnio przyjechaliśmy do tego ciekawego miejsca, które moim zdaniem jest bardzo blisko pracowni doktorka, bodajże to jest to miejsce. No i myślę, że szykuje się kolejna świetna piosenka. Miejmy nadzieję, że moje przeczucie mnie nie myli, ale coś mi mówi, że może będę miała rację. Okej, czyli to możemy sobie zniszczyć. Widzę język, a tu mamy kogo? A może świerszcz, czy sama nie wiem. Mogę cię zniszczyć? Nie mogę, szkoda. No trudno. Może tutaj coś znajdziemy? Co mnie bije? Kto? Kto? A ten pan. Mogę cię uderzyć, czy coś ci zrobić? Dobra, uderzymy. I... Ach. Doktore, jak ty budowałeś? Serio? Ciekawe. Tak, pomóż mi. Jak to zabrzmiało w ogóle? Oswald, mogłeś wcześniej, ale... No, błagam cię. I... No, teraz mogę używać farby. Tu jest nacisk. Chyba o niego chodzi. Tylko jak ja mogę tam skoczyć? Coś zrobiłam, jest. I w kleksiaka. Nie udało się? No, zmieniaj się. No i mamy. I tyle. No ale w sumie już nam nie przeszkadza. I nam chyba raczej nic nie zrobi. Jesteśmy już przyjaciółmi. Tak szybko ten czas płynie. Tak, nie wiem co mi dzisiaj się dzieje, ale mam bardzo udany dzień. Ogółem spadł dzisiaj u mnie rano śnieg, ale już go nie ma. I było go naprawdę mało. Nie dość, że to był taki mokry śnieg, bo też padał mi deszcz w nosy. Pewnie deszcz ze śniegiem padał. Koleżanki mi mówiły rano. Ciekawe jak tam u was. Możecie napisać, jeśli chcecie. No, ja się pytam, co tutaj mogę zrobić? Ja chcę moją skrzynkę. No ale możliwe, że nam się nie uda jej zdobyć. Bo nawet nie wiem jak. Tu jest powrót, więc dziękuję, my już przeżyliśmy swoje na ranczu. Projektora tam mam. Projektor, żeby było dokładniej. I... Tyle. Czy nam nic naprawdę nie powiesz? No to trudno. Idziemy. Spadłam. Źle skręciłam. Wszędzie są te zegarki z Mikim lub z czymś podobnym. Myślałam, że się złapię łapkami. Możliwe, że dzisiaj będzie dłuższy odcinek, a raczej na pewno. Więc mam nadzieję, że się cieszycie. Ej, no serio? Okej, teraz na luzie. Bo naprawdę nie wiem, co się ze mną dzisiaj dzieje. Patrzę na ten sznur, czy tą sieć z tym... z rozcieńczalnikiem chyba, lub czymś podobnym. Nie, czekamy. Chociaż nie, tutaj trzeba. To był ten kapelusz... kapelusznika z Alicji w Krainie Czarów. Ojojoj, myślałam, że spadnę. Głupiemu zawsze szczęście dopisuje, prawda? No a w tym wypadku to ja. Błagam, dobra. Ja tam sobie pomaluję. A wiecie co? Nie wiem, czy iść do tego... jak to się nazywa?
Wiecie co, wejdziemy do jednego projektora. Bo przynajmniej dowiemy się co i jak. Będziemy wiedzieli. O! Ulga. Ale ja tam nie doskoczę, bo ja się boję. Ale tutaj też inaczej nie doskoczę. Okej, okay, no to zrobimy zaraz ryzyk fizyk. Ustawię się wygodnie. I... jest. Pewnie zauważyłeś, że od twojej ostatniej wizyty ulepszyliśmy projektory. Obracając zębatkę, określisz, w jaki sposób chcesz podróżować przez film w projektorze. Znaki wskażą ci ścieżkę, którą chcesz podążać. Ścieżki prowadzą do różnych ukrytych skarbów, więc wybieraj rozważnie. Chcesz wejść do projektora prowadzącego do pracowni szalonego doktorka? Co nie? Bo jeżeli to już jest pracownia doktorka, to... aha, to okej, tu jest końcóweczka. O my g... co to było? Zawał w sercu. Portki. Spodnie biegacza. Czy mi się zdaje, czy Oswald takie ma? Podobne, tylko... ała. Ej. No, teraz sobie możesz. O. Albo w sumie rób co chcesz. I hopla. O, jak to dobrze czasem niczego nie podejrzewać. Buty budowniczego. No to Mikiego. Uuu, ja cię miałam fuksa. Chcesz wejść do projektora prowadzącego do pracowni szalonego doktorka? Tak. Wyzwanie ukończone. Pionier. A liczymy na cutscenkę. Nie. O tak, to widziałam po amerykańsku, czy jak to się mówi. Tylko w którą stronę mam iść? No, czyli szłam dobrze. Muzyka już sama mówi za siebie. To jest coś typu KTD. Pragnę zauważyć. Nie wiem, jak wam się to kojarzy, ale mi się tak troszkę no, z tym przypominają. Tylko, że to są przejścia projektorów, tylko inna nazwa. Postaram się jak najmniej lamić. Hop, zdążyłam. No daj sobie. Szybciej. Bardzo przyjemnie swojsko. Ja tam lubię takie klimaty, więc wiecie. Przepraszam, nie mogę tu używać pędzla. Taką karę mi zrobili. KTD przynajmniej mogłam. I kolejny projektor. Chcesz wejść do projektora prowadzącego do pracowni szalonego doktorka? No to nie. Ja tego nie czaję. Czy to jest tylko po to, żeby zebrać bilety? Pozbierajmy, przynajmniej jak mówiłam, będzie dłuższy odcinek. O, jak słodko. Aha, ja tutaj nie mogę używać tego. To mam pomysł. No hello, jak chcę zejść? Oswald, możesz mi jakoś pomóc, czy jakoś tak? Na dwóch się fajnie w to gra. Przed chwilą się nam udało, a teraz nie. Czy ja tutaj widzę te przepiórki z Bambiego? Tak. Tak też można. Fajnie zrobili boki tego, ten filmowy... jak to się nazywa? Kurczę, jak na to się mówi? Taśma, o. Chyba tak. Ej, serio? No weźcie, to było chamskie. No to mamy bilety, ale ja... O, Oswald, a możesz mnie wyrzucić... projektora prowadzącego do pracowni szalonego doktorka? Nie.
a jeszcze tak. Nie mogę tu użyć farby, ale ja tam nie przejdę. Nie wiem, do czego służy taśma, ale wiecie co? No ja jak coś to wrócę. Idziemy do doktorka. Chcesz wejść do projektora prowadzącego do pracowni szalonego doktorka? Ależ oczywiście, że tak. Jej! Popatrz no tylko! Szalony doktorek chyba nie zna umiaru. Nie, on chyba raczej nie. Więc gdzie on właściwie jest? Hej! Co się dzieje? O, uwaga! Ostatnio właśnie miałam rozmowę o tym smoku z jedną z widzów. O-o. I teraz pytanie, jakie mam... No co ty? Mogę go zniszczyć? Tak. Tylko bym musiała długiej wytrzymać. Dłużej wytrzymać. I jak nie patrzy... Dobra. Nie wiem, czy ja działam w dobrą stronę. Ale raczej muszę mu zniszczyć to wszystko. Ale pech. Pięknie się na mnie wydzierasz, naprawdę jesteś taki świetny i w ogóle, ale zabiłeś mnie, wiem. Ojojoj. I co, wszystko na nowo? Hejo, jest to czwarta próba pokonania smoka i już straciłam życie. Tak, i postanowiłam, że jednak go pomaluję, że może lepiej da mi coś pomalowanie tego smoka, bo jednak gram jako ta dobra i myślę, że jak go pomaluję, to będzie lepiej. Chociaż różnie bywa, prawda? No, ale grę można przejść na wiele sposobów, więc może to jest jeden z nich. Kto wie, kto wie. Teraz mam czas. I może smok mnie dzięki temu polubi. Łatwiej mi się go maluje. Tak, 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 idziemy. Nic mi nie rób. No wiesz co, ja cię tu ładnie naprawiam. Aha, ja mam chyba nawet czekać, kiedy Oswald go... On mu coś robi, tak mi się zdaje, bo słyszę. A tu się okazuje, że wcześniej dobrze robiłam, no to będzie nieco zła. O, słychać moją myszkę. O! Czyli jednak. Bądź przygotowany! Ostrzał artyleryjski! Aha, spoko, ale ja nie mogę go trafić. Zginęłam? Uwaga! Pociski! Aha. Mam się bać? O, no was chyba coś boli. No co ty, a ja gorzej. I nic nie widzę. Mam go jeszcze pomalować. Nie ta strona. Nie,
no nie z takim sobie radziłam. Luzik. Mhm, tak, tak. I tu. Mhm, dzięki. I tu, maluj, maluj. Oswald, no, dajesz. Nie, 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 nie. I bok. Teraz znaleźć kolejną rzecz do pomalowania. No i to było chamskie, naprawdę, bo ja normalnie mogłam przeskoczyć, ale on mi łapką ruszył. Oj, 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 smok. Serio. Nie dla mnie te nerwy. Fasz. Czy mi się zdaje, czy on pluje rozcieńczalnikiem? I hopla. Czemu on zawsze odwraca tą głowę tam, gdzie nie musi? Tak, tak, dla ciebie. Bo to ja trzymam pędzel, a ty trzymasz pilot. Weź się wymień. Nie możesz mu od razu jakiejś tam elektrycznej, nie wiem... No wiecie, o co chodzi. Nie mógłby go... raz porządnie tym pilotem uderzyć. I czemu on się tak obraca, tak chamsko i w ogóle? Jeszcze odwraca się zawsze tam, gdzie nie musi. Dziękuję ci. W końcuś go uderzył. Nie wiem, czy ja mam na to jakiś wpływ. Gdzie? Dobra. Dosięgło. Mhm, wiem właśnie. I już? O nie, o nie. Nawet nie wiem skąd. Czy mi się zdawało, że Oswald był w lawie? Ja już nie wiem sama. Ja mam go odbudować, czy w kleksiaka? Coś zrobiłam. Przygotowany! Ostrzał artyleryjski! Ostrożnie, Miki! Smok może znowu zmyć drogę rozcieńczalnikiem. No i let's go. A, o tym mówił. Ej, nie no, ale czuję się jak taki mini bohater. Takie piękne i w ogóle. I soundtrack, które bardzo lubię, to takie... takie ti-ti-ti-ti-ti. No wręcz rozkoszne. Dobra. I wracamy do gry. Nagle muzyka umilkła. Co się trzymasz? Taki słabiak z ciebie? Dajesz. Mhm, mhm, tak, tak. Macie. Wy złe z mory. Za którymi nie przepadam.
Ej, i projektor działa? Nie. I co teraz? Macie. Ja mam go malować? Ała, nie wiem, czy mi się to uda. Dobra. Wiemy. Zalało tam nas lawą. Trochę milczałam, przepraszam. Ciche skupienie, przepraszam, trochę byłam za cicho. I w niego? Brzuszek. Oswald jest gdzieś tam. Naprawdę bardzo nieogarnięty odcinek, przepraszam. Jest. Wyzwanie ukończone. Pobicie smoka. Jej. Ale ma rękę jeszcze niepomalowaną. Aha, bo on się ten. On się topi. Animatroniczne części rozpadają się. Dlaczego? Smutne to. Naprawdę słów mi brak. Animkiem byłem na pustkowiu. To był mój świat. Ale pęd ku władzy. Chciwym jest demonem. Wzrok mi zamglił kleks, stałem się animatronem. Co dalej, kto wie, to już koniec, czy nie? Sypię się, przegrywam tę grę. Zmiana musi zajść, bo tak się nie da żyć. Proszę, tak bym chciał animkiem znowu być. Naprawić pasmo krzywd, win i kłamstw. Oswald, powiedz prawdę, czy ja jeszcze szansę mam? Obyś miał rację. I co dalej, kto wie, to już koniec, czy nie? Sypię się, przegrywam tę grę. O, Miki, Oswald, projektory znowu działają! Coś wam mogę powiedzieć, już się trząść nie będzie nic. Naprawdę obiecuję, ażebym tak miał zgnić. Bo dziś jedyny mam cel, animkiem być. To jest mój sen, to jest mój sen. Jak się macie? Zanim zaczniecie się tak cieszyć, lepiej popatrzcie tutaj! Kiedy naprawiałem podstację, znalazłem to zaklinowane w rurach projektora. Załatwiły je po prostu koncertowo! Gadżet z fabryki gadżetów? No i co z tego?
Ktoś jak nic wsadził je tam celowo, a to znaczy, że to był czystej wody sabotaż! Sabotaż! Bardzo ciekawe zdjęcie, trzeba przyznać. Oswald, co się stało? Próbuję dojść do tego, kto dokonał sabotażu. Ale to są dobre animki i moi przyjaciele. A to na nic żaden ze mnie detektyw. Może poprosić Horacego o pomoc. Słuchaj, czy to nie Prescott rządzi w fabryce gadżetów? Owszem, ale Prescott uwielbia pracować przy projektorach. Na pewno nie zniszczyłby ich celowo. Prawdę mówiąc, zajrzałem do niego przed chwilą, ale nie mogłem go znaleźć. Jak mi się zdaje, Puczek wspomniał, że Prescott zajmuje się czymś w Alei Kleksowej. Żeby się tam dostać, musimy najpierw porozmawiać z duchem Ianem. Ogłosił się opiekunem Alei Kleksowej i mieszkających tam bryzgów. Aleja Kleksowa to część bagniszcza, więc moglibyśmy pójść na Niecną Górną i tam wykorzystać projektor. Chodźcie, wystraszmy ducha! Jeśli znowu pójdziemy na ulicę Niecną Górną, znajdziemy projektor prowadzący do bagniszcza. Dobrze, ale my udamy się tam dopiero w następnym odcinku. Na razie chcę się z wami pożegnać. Chcę wam także podziękować za obejrzenie tego materiału i jeżeli chcecie, możecie zawsze ocenić albo skomentować ten filmik. Do usłyszenia, no i na razie.